Trener mówił, bądź sportowcem. No i pytanie, słuchaj, Diablo, mamy chwilę, no to możemy na ten temat pogadać. Czy według ciebie e-sport to sport? O, ja ciągle powtarzam, ja wiem, że oni mogą robić, słuchajcie, no to byłem parę lat temu, nie pamiętam kiedy, ale było chyba dwa razy, było to wydarzenie w Spodku, tak czy nie? IEM pewnie, tak? W Spodku też. Tak? To są, no, można powiedzieć, takie międzynarodowe, bym powiedział, spotkania. Tak, takie już cykliczne. Wygrałeś tam chyba, nie? Przegrałem dużo. Różne. Przyjeżdżają ludzie i słuchajcie, jak zobaczyłem, przepraszam bardzo, to młodzież, no to mówię, przepraszam, jak ten chłopiec z brzuszkiem może się nazywać sportowcem? Jak ten chłopiec z brzuszkiem może się nazywać sportowcem? To a mało sportowców z brzuszkami jest? No wiesz co, no zobacz na przykład... Bardzo dużo. Ja wiem, ale zobacz Fiurego. Zobacz jak Fiury tańczy, zobacz jak on boksuje. On wytrzymuje 12 rund z bardzo dużym, można powiedzieć, natężeniem. Zobacz jak boksuje też... Ale skąd wiesz, że taki grubasek też nie tańcuje, nie dobrze się rusza, nie? Nie, też nie, może nie, nie. Widzę, przechodzi, wchodzi po schody, już parska bucha, prawda, można powiedzieć. Nie, to ja bym powiedział tak, to jest troszeczkę... Każdy będzie bronił swojego. Ty bronisz swojego, ja bronię swojego. E-sport to podkreślam, no to nie sport. Film sponsoruje GeForce Skins. Jest to strona ze skrzynkami do CS-a. Posiada wiele metod płatności, na przykład SMS, Blik, a nawet PaySafeCard. Z moim kodem SEP4 otrzymacie plus 5% do doładowania. Codziennie możesz kręcić kołem bonusów, aby otrzymać prezent. Koło resetuje się co 24 godziny albo krócej. Jest to zależne od sumy wpłat z ostatnich 30 dni. Możesz również zdobywać poziom, dzięki któremu otrzymasz klucze do skrzyń bonusowych. Na GeForce Skins dostępne są też eventy. Otwierając skrzynki z eventów na konto za darmo przydzielana jest waluta eventowa. Jest ona również dodawana do wpłaty. Walutę eventową możesz wydawać na nagrody. Istnieje również możliwość zawierania kontraktów i tworzenia własnych skrzyń. Pamiętajcie, żeby użyć mojego kodu SEP4, który da wam 5% do doładowania. Link w opisie. E-sport to podkreślam, no to nie sport. Mhm. To, że ty sobie robisz coś, przypuśćmy, potem jakby po graniu, to jest tylko twoje, można powiedzieć, dbanie o dobrą sylwetkę, zdrowie i dobre samopoczucie. A tak naprawdę do tego jakby nie potrzeba, tak? Tak mi się wydaje. Ja wiem, że jakbyśmy wsiedli, przypuśćmy, w tym e-sporcie, ścigałeś się na F1 na przykład? I jakieś pokazowe, jakieś tam były, wiesz, strefy, okay. To sobie siadłem czasem, wsiadłbyś, sobie zagrać, wsiadłbyś, tak ostatnio oglądałem, wsiadłbyś do F1, nagle musiałbyś tam mieć 100% uwagi, niesamowity refleks, innego rodzaju rzeczy. To tam słyszałem, że oni naprawdę zapierniczają. Oni biegają, oni trenują, oni robią pewne rzeczy, które sprzyjają temu refleksowi, które gdziekolwiek unikają cię przed wypadkiem. Ale teraz tak e-sport do góry poszedł, żeby każdy szukał jakichś tam procentów swoich dodatkowych, żeby wygrać, bo teraz się liczy, czym błędów mniej popełnić w grze, tym wygrywasz grę. Taki poziom jest, nie? No i wszyscy też do tego ćwiczą właśnie. Jakieś chodzą, robią jakieś fizyczne rzeczy, cały czas ćwiczą. Teraz jak ja, wiesz, jadę na turniej jako ambasador już, no to widzę, nie jestem sam na przykład na siłowni gdzieś tam, na poranny na jakimś rozruchu, tylko widzę kilka drużyn z trenerami już przyjeżdżają, robią cały, wiesz, schemat poranny tak, że nie wstają o godzinie 12, od 15 gierka i zamuleni, tylko cały, wiesz, cały rytuał jest tego wszystkiego, to już nie wygląda tak jak kiedyś, wiesz, że mogłeś wstać sobie od 14, wlapić się, wiesz, jakaś energetyka i sobie wskoczyć za komputer, tak? Tam dużo rzeczy jest, mamy element rywalizacji, taktyki, no to kluby sportowe są, zapełniamy stadiony. Jaki może być, opowiedz mi, jaki może być element taktyki w grze? Jaki może być? No to ogólnie... O, byś się dziwił, serio. Tam Krzysiek, naprawdę jest taktyka. Ja wiem, że taktyka ogromna. Jest taka, przepuśćmy, on ma chujową lewą rękę, to lewej się Krzysztof, nie bój, uważaj na prawą. Powiem ci tak, byś usiadł na godzinę, to myślę, żeby się styki przepalił. Jakbyś miał całych taktyk wysłuchać, słuchać gości czterech naraz, być spostrzegawczy, mieć komunikatywność i trenera w tym czasie słuchać. Myślę, że naprawdę byś się bardzo mocno zdziwił, powiem ci tak. Bardzo mocno. Tam jest stary, jak Marcin Gortat na przykład, który, wiesz, grał profesjonalnie w koszykówkę w drużynach. Mhm. Jak on przychodzi do... My grałem z nim w Call of Duty, nie? Miałem możliwość. Znam. Sam mam. No to naprawdę, powiem ci, wiesz, jego podejście jako zawodnika, współpraca, pomaganie podczas gry i tak dalej, to tak się przekładało, widać, że on wraz z zespołu wygrał, że to jest naprawdę nie... Szoku, nienaturalne, że, nienaturalne. No właśnie naturalne bardziej, że on przełożył tą całą swoją jakby taką nienaturalne, pomoc, że można powiedzieć... takiego supporta do gry włożył, tak jak z boiska dosłownie. Mhm. Naprawdę, uwierz, jak usiadłbyś za tym komputerem i zobaczył, jak ile tam potrzeba wysiłku, tam nie możesz, stary, na sekundę odpuścić, bo po prostu tam grasz, ty tam o pieniądze. Tam nie idziesz sobie grać po prostu, wiesz, na najwyższym szczeblu sportu. Za ciężko pracuje na to, żeby jakby można by jej przepalać za kasę. Ale powiem ci jeszcze jedną kwestię. Bardzo dużo ludzi znam, wiesz, wysoko też postawionych w różnych zawodach, co
pracy też sobie po prostu grają w gry, żeby gdzieś tam sobie wychillować, zapomnieć o Bożym dniu, co było źle, gdzieś tam sobie po prostu ze znajomymi spotkać się. Naprawdę, uwierz mi, element rywalizacji, taktyki, mentalne jest ogromny, ogromny. Elon Musk na przykład grał w moją ulubioną aktualnie grę Elden Ring, no nie? Także chciałbym powiedzieć, Diablo. Ale od człowiek, który buduje Teslę, wchodzi na salę treningową bokserską i mówi, odrywam się totalnie, zapominam o Bożym świecie. A tutaj tak nie do końca. Też patrząc telefon, to są dodatkowe, jakby można powiedzieć, endorfiny, te wszystkie, jakby można powiedzieć, głowa nie odpoczywa. Głowa nie odpoczywa. Zadzwońmy do Elona Muska, reżyserka, także. Ja myślę, że też tak, mam zdanie swoje. Krzysiek jest z lat 90. Myślę, że po prostu... 80. nawet. No 80. Pewnym ludziom się też nie tłumaczy pewnych rzeczy. E-sport jest na tyle już rozwiniętym jakby takim tworem, że niech zostanie e-sport e-sportem, a sport sportem. No dobra, pewnie. Bo to jest ten temat rzeka, można dyskutować. Ja jest bardzo dużo materiału. Ja zrobię coś takiego. Zabiorę cię na 4-5 dni, można powiedzieć, treningu i dopiero czujesz, powiesz... Kurwa, Krzychu, masz rację. Krzysiek. Myliłem się. Ja dajmy dziesięciobój człowieku i daję ci dwie dyscypliny, których wygrasz ze mną, czego w dziesięcioboju. Ja jako sportowiec grasz komputerowy. Zróbmy dziesięciobój człowieku. Ty będziesz wolniejszy ode mnie na 100 metrów, ty będziesz się wolniej spinał ode mnie. Jestem za szybki. Ty będziesz się wolniej spinał ode mnie. Na rowerze. Dobra, okej. Możemy zrobić dużo. I zobacz, e-sportowiec. Walka to jest jedna konkurencja. Ale to też można powiedzieć, robisz, bo chcesz. Bo chcesz się czuć dobrze, chcesz dobrze wyglądać. To robisz, bo chcesz. Nie, bardziej robię to, bo powiedziesz, że chcesz mnie zabrać na 4 dni, żeby poczuję coś tam, wiesz, nie? I no, odnoszę się do tego 10. Ale nie ma problemu, nie ma problemu. I na koniec zagramy w grę po tych wszystkich 10 boju i zobaczysz, jak głowa będzie. Ale to by było dobre, bo ty ogólnie przez całą swoją karierę wyróżniałeś się na tle tych innych zawodników. Stąd też przydomek Pasza Biceps, tak? Tak. Teraz już jesteś troszkę kurczy niż byłeś wtedy, no ale pokazywałeś to, bo mi się wydaje, że mamy trochę wśród właśnie starszych osób taki beton, że wiesz, że... To nie beton. Komputer, ale nie, że komputer to się kojarzy tylko strata czasu i tak dalej. Zrobili nawet badania, można powiedzieć, obecna młodzież, kiedy siedzi za długo przy telefonie, to tak naprawdę wyłącza im styki myśleniowe. Co zrobić, gdy? Tylko telefon to nie e-sport, nie? No ale też mają gry na tym telefonie, tak? Oni nie wiedzą, nagle światło gaśnie, co to są korki. Na przykład pęka żarówka, to nie wiedzą, jak żarówkę wymienić. I wiele, wiele, wiele innych rzeczy, można powiedzieć, które są tak naprawdę dla nas, nie wiem, czy dla ciebie, ale dla mnie w każdym razie codziennością. Opony zmienić w samochodzie, nie wiem, czy wiele innych rzeczy zrobić, które są takie na co dzień. No dobra, ale to ja teraz... Ale też po to tyle zawodów jest, że jeżdżę wulkanizatora, panie, zmieni oponę. Psuje coś ci się... No dobra, ale teraz załóżmy tak. Co na przykład, jak w zmianie żarówki pomoże mi trenowanie boksu? To nie chodzi o trenowanie boksu, tylko mówię wchodząc do sali, robiąc pewne rzeczy, uwierz mi, tam się naprawdę chillautujesz, relaksujesz, chillautujesz. Przed chwilą ja rozmawiałem z kolegą, można powiedzieć, adwokatem, który jest bardzo duży, jakby można powiedzieć, w tej aglomeracji adwokackiej i on mówi, słuchaj, ja namawiam, próbuję namówić i zrobiliśmy kiedyś. Przyszło na Legię około 80 adwokatów. Oni się cieszyli jak małe dzieci. Za przeproszeniem, po to, że trenują, że się oderwą, że przestaną patrzeć te, można powiedzieć, pisma, komputery, innego rodzaju rzeczy. Coś wspaniałego. Oni by chcieli chodzić, ale niestety nie wiedzą, jak trenować. No dobra, ale co? Na ten 10 obu się piszesz z Paszą? Pisze się pewnie. Ja jestem ciekawy tego. Człowiek. Ale zobaczymy. Oddzielimy chłopców od mężczyzn. No właśnie, a jak się okaże, że on serio wygra te 8 konkurencji, przyznam, i co wtedy? Przyznam, że był lepszy. Delegalizujemy boks, nie? O właśnie, bo ty w sumie mówisz, że 10 obój, to może, nie wiem, może byś chciał wystartować w jednej z tych 10 dyscyplin, ty na igrzyskach. Mógłbym, ale powiem ci, wiesz co, już tyle czasu poświęciłem na ten e-sport przez 20 lat, że mnie bardzo dużo w domu brakowało. Dokładnie, Diablo, e-sport. E-sport, że... Bez komentarza, Krzyśkowi, poważnie, niech on kiedyś po walce, niech usiądzie, ja go wezmę, żeby jak najszybciej nauczył się grać w grę i zobaczymy, tak. Wiesz, jaki jest... Tak grałem naprawdę... w Call of Duty właśnie, a propos, jeśli mówimy o Call of Duty, to... W jaką część? Grałem. Nie pamiętam, to z 10 lat temu, można powiedzieć, więc te gry dopiero co wchodziły, nie wiem, to była druga, trzecia, coś takiego. Ale jako... weźmiesz go na Dustach, ale po co mam robić 10 boju do olimpiady, się przygotować, jak na olimpiadzie ma być e-sport, już jest, przecież ogłosili. No tak. Jak jest curling? No... Kurwa, no proszę. No właśnie, a bo ty też mówiłeś, no... słuchaj, że ani curling to nie jest sport, ani golf. No jaki curling to jest sport? No to niedługo, no tylko stanie sam boks i tyle, nie? Słuchaj... Golf według mnie... Stary. Jaki sport? Wielkie pieniądze są w tym sporcie. No tak, no dlatego, że wielkie i przychodzisz... No i co? A to trzeba się od razu lać po mordzie, żeby to był sport, słuchaj. No. Nie trzeba, ale kajaki, wiosła, zapasy, nie wiem, kickboxing dajmy w takim razie na olimpiadę, bo to też jest jakby może sport, który łączy nogi. A breakdance, no. Co sądzisz? Jest to...
To uczyłem się kiedyś. O, tak. Dziwne. No, niektóre występy, ale niektóre robią naprawdę wow, nie? Uczyłem się. Tam jakaś nastolatka wygrała, nie? Chyba. Uczyłem się, można powiedzieć, gdzieś tam w domu, jako dziecko, można powiedzieć. I nie jest łatwe, bo trochę trzeba poskakać, trochę trzeba potańczyć. Tak jak z tym spinaniem się po ścianie, tak? Można powiedzieć, mamy mistrzyni olimpijską i mistrzyni świata, można powiedzieć, chyba z Lublina, w tym czasie. Z Lublina, 6, dziewczyna 6, chyba. 6,6 chyba, jeśli się nie mylę. Więc zrobiła mega rekord. 0,6. 6,06, tak, no. Dokładnie. Więc wiesz, no, też można powiedzieć, jaki to jest sport, ale to trzeba wytrenować. Ona musi wejść kilka razy, złapać się, dobry mieć uchwyt, wybicie też z tych nóg przecież. To wszystko łączy się ku tej całości, że ona później jak pajączek przez tą ścianę. Mhm. Słuchajcie, zrobimy jakiś komitet i Diablo będzie mówił, co spoje sportem, a co nie. Ja nie jestem jakby doceniania. I Krzyżek by został prezesem teraz, nie? Bo prezesem jesteś właśnie. To ludzie oceniają, ludzie też mówią, czego chcą i jak to ma wyglądać. Ja nie jestem tutaj alfą i omegą. Według mnie po prostu tak wygląda, tak? Okay. A według może kogoś innego inaczej. Jest zupełnie co innego, więc... Robię to dziecka niepotrzebna mapami. Dawno zarabiałem siano na tym, co odkryli dziś. Ja sprzedaję, ty kupujesz, zobacz, komu rośnie zysk. Pieniądz jest tylko narzędzie, a ja mam duży warsztat GT3 R9.